szkocki lord urządza przyjęcie. Na ogromnym stole tylko chleb i woda. Proszę się częstować. W pewnym momencie wchodzi kamerdyner i pyta. Ci podać kurę? Jeszcze nie. Proszę bardzo, proszę się częstować. Dopiero kiedy goście zjedli chleb i wypili wodę, woła. John, podaj kurę. Kamerdyner przynosi żywą kurę i podaje ją lordowi. Ten zaś stawia ptaka na stole, mówiąc. Szkoda, żeby zmarnowało się tyle okruszyny. Ten Murdoch to straszny cham. Dlaczego tak twierdzisz? Wyobraź sobie, że wczoraj zaprosiłem go na kolację. No i co? Przyjął zaproszenie. Pan ma bilet na pociąg osobowy, a to jest pociąg pośpieszny. Niestety nie będę mógł dopłacić różnicy. Proszę powiedzieć maszyniście, żeby jechał trochę wolniej. Na wąskiej uliczce zatrzymują się dwa samochody, które jechały w przeciwnych kierunkach, ale żaden z szoferów nie zamierza przepuścić intruza. Pierwszy wyciąga gazetę i zaczyna czytać. Po godzinie drugi uprzejmie krzyczy. Jak pan przeczyta gazetę, proszę mi ją pożyczyć. Czy znasz ten najnowszy dowcip o Szkotach? Nie znam. Postaw piwo, to ci opowiem. Ha, świetny dowcip. Dzień dobry, człowieku. Mam prośbę, ponieważ zgubiłem się w górach. Proszę mi powiedzieć, gdzie ja się właściwie znajduję? Informacja kosztuje pół funta. Okej, dziękuję, już wiem, że jestem w Szkocji. Panie, jest gwałtowny sztorm, tonie statek, wybucha panika, wszyscy biegają w koło jak szaleni, tylko pan siedzi spokojnie i czyta gazetę. A to co, to nie mój statek. Masz czarny język, jesteś chory czy co? Nie, po prostu wczoraj miałem mały wypadek, kupiłem torebkę cukru i w drodze do domu wysypałem się na asfalt. Słyszałem, że McFarland podczas reparacji dachu pośliznął się i runął w dół, przelatując koło okna w kuchni, w której jego żona przygotowała obiad, krzyczy: dla mnie nie obieraj ziemniaków, zjem w szpitalu. Kiedy zwróci mi pan te pieniądze, McDonald, które pożyczył pan w zeszłym roku? Już dawno bym to zrobił, proszę pani, ale co spojrzę na pani urodę, to zapominam o wszystkim na świecie. Co widzę, John nosisz okulary. Jaki lekarz ci je dobrał? Żartujesz? Odziedziczyłem je. Byłam u lekarza. Doktor polecił mi zmienić powietrze, kochanie. Masz szczęście. Dziś właśnie zmienił się wiatr. Czy to prawda, że zostałeś nudystą? A co miałem zrobić, kiedy ukradli mi slipy? Boże, ty nie jesteś sprawiedliwy. McIntosh wygrał na loterii w zeszłym roku. Gordon wygrał w tym roku. A mnie tak bardzo potrzeba pieniędzy i nigdy nie wygrywam. Boże, czy mnie słyszysz? Jestem. To ja, Bóg. Daj mi szansę, durniu, i zagraj na loterii. Jak zaczyna się książka kucharska w Szkocji? Pożycz pół kilo cukru. Szkot umawia się z Włochem. Nie może mi pan taniej wynająć mieszkania? Co pan z takim pięknym widokiem na morze? A jeżeli nie będę patrzył przez okno? Dokąd się wybierasz? W podróż poślubną. Sam? Tak, postanowiliśmy oszczędnie żyć. Chcę zgłosić nowo narodzone dziecko w urzędzie. Ile kosztuje matryka? Nic, proszę pana. W takim razie zgłaszam jeszcze jedno dziecko. Pamiętasz, tatusiu, naszą rozmowę? Przyrzekłeś mi funta
jak przejdę do następnej klasy. Tak, pamiętam. Nic się nie martw, zaoszczędziłem ci tego wydatku. Wiesz, że McFarland pomylił się w kościele i rzucił na tacy całego szylinga? Przez 20 następnych tygodni za każdym razem, gdy podchodził do niego pastor, szeptał: abonament. Tato, zaoszczędziłem dzisiaj 10 pensów. Zamiast jechać autobusem, biegłem za nim. Durniu, zaoszczędziłbyś 5 funtów, gdybyś biegł za taksówką. Twoja żona mówi, że sprawi sobie w tym roku nowe futro. Nie masz nic przeciwko temu? Absolutnie, niech mówi! Czy lekarz uczynił coś, aby przyspieszyć twój powrót do zdrowia? Oczywiście zakomunikował mi, że każda wizyta będzie kosztować 10 funtów. Znany londyński lekarz za pierwszą wizytę brał 2 funty, za następne żądał już tylko 10 szylingów. Dowiedział się o tym Scott. Wchodząc do gabinetu specjalisty zawołał: panie doktorze, to znowu ja! Scott zatrzymuje samochód na szosie. Bardzo przepraszam pana, czy byłby pan uprzejmy zawieźć do miasta mój płaszcz? Proszę bardzo, tylko jak pan go tam odbierze? Jeśli nie miałby pan nic przeciwko temu, to ja bym w nim został. Byłem wczoraj z wizytą u znajomych i nudziłem się tam jak maps. To po co chodzisz do znajomych? Bo nuda to jedyna rozrywka, na którą nie traci się pieniędzy. Słuchaj, ja naprawdę nie mam czasu przychodzić do ciebie codziennie i upominać się o te 10 funtów. A czy piątek ci odpowiada? Jest. No to przychodź do mnie w piątki. Wczoraj dałem w restauracji kelnerowi jednego pensa na piwku. To on mi na to, że to obelga! I co zrobiłeś? Cofnąłem obelgę. Poproszę chleb. Czy pani wie, że chleb dzisiaj podrożał? Przepraszam, poproszę wczorajszy. Dwóch Szkotów założyło się, który z nich da na tacę mniejszą ofiarę. Gdy kościelny zbliżył się do nich, pierwszy położył pensa i triumfalnie spojrzał na kolegę. Drugi szepnął kościelnemu, żegnając się nabożnie: to było za nas dwóch. Idę się utopić! Czyś ty oszalał w swoim najlepszym ubraniu? Scott czyta książkę i od czasu do czasu gasi światło, a potem znów je zapala. Co ty robisz, durniu? Przecież kartki przewracać można po ciemku. Podoba mi się pańska córka, Sir. Czy można się z nią widywać częściej? Proszę mi pożyczyć 3 funty, wtedy można po nie przychodzić nawet cały rok. Jestem zmuszony prosić o rozwód, panie sędzio. Początkowo, gdy przychodziłem z pracy do domu, pies witał mnie szczekaniem, a żona podawała pantofle. Teraz jest na odwrót. Co zamierzasz kupić swoim przyjaciołom z okazji ich ślubu? O, parę gołębi z mojej farmy. Zrujnujesz się. To zbyt kosztowny podarek. Nic podobnego, to przecież gołębie pocztowe. John, słyszałem, że wybierasz się w podróż poślubną. Yes, jadę na Capri. Bez żony? Ona już była na Capri ze swoim pierwszym mężem. Co ty robisz? Uczę się alfabetu Braille'a. Masz osłabiony wzrok? Nie, po prostu mogę czytać, nie zapalając światła. Na ulicy podchodzi jeden Szkot do drugiego. Sir, czy nie mógłby pan mi rozmienić
100 funtów. Nie, ale dziękuję za komplement. Szkot został zaproszony do gości. Siedząc przy stole, wyciągnął z kieszeni papierosy, poczęstował sąsiada z lewej. Thank you, nie palę. Szkot zwrócił się do sąsiada z prawej. Thank you, nie palę. Żona szepnęła cicho. Dlaczego nie częstujesz gospodarza? Bo on pali. Żałuję bardzo, sir, że nie był pan na premierze mego występu. Ludzie formalnie tłoczyli się przy kasie. I co? Udało im się otrzymać z powrotem pieniądze. Pewien szkocki sklep z obuwiem wystąpił z reklamą następującej treści. Wielka obniżka cen! Każdy klient nabywa u nas jednego buta za 7,5 funta. Drugi otrzyma za darmo. Mały chłopiec przypatruje się Szkotowi grającemu na kobzie. Wreszcie szarpie go za rękaw i powiada: gdyby pan wypuścił to zwierzę, to by tak nie wrzeszczał. Szkot jedzie pociągiem. Dokąd pan jedzie? W podróż poślubną. A gdzie żona? Ona już była, ożeniłem się z wdową. Szkot wraca po 10 latach z Ameryki. W porcie witają go trzej bracia, wszyscy z brodami po pas. Czy teraz taka moda na brody? To ty nie pamiętasz? Przecież wyjeżdżając zabrałeś naszą brzytwę. Szkot podchodzi do kasy stadionu i kładzie 50 pensów. Bilet kosztuje funta. Proszę pana, ja będę obserwował tylko grę szkockiej drużyny. Szkot już czwarty tydzień siedzi u przyjaciela, który wreszcie delikatnie napomyka. Czy żona i dzieci nie tęsknią za tobą? Na pewno tęsknią. Wiesz co? W takim razie napiszę do nich, żeby przyjechały. Szkot wracający z Francji do Anglii zauważył w porcie wynurzającego się z wody płetwonurka. Zemlał. Co się stało? Pyta lekarz, gdy pacjent odzyskał przytomność. Panie doktorze, uświadomiłem sobie, że wcale nie musiałem korzystać z tego drugiego promu. Mogłem przejść po dnie. Szkot płacze. Co się stało? Złamał mi się ząb w grzebieniu. A to jeszcze nie nieszczęście. Jak to nie? To był ostatni. W górach zaginęło 6 Szkotów. Trwa akcja ratunkowa. Pilot jednego z helikopterów dostrzega wreszcie wśród śniegów i skał 6 skulonych postaci i zniża lot. Ekipa ratownicza szykuje się do skoku, gdy nagle z dołu dolatuje pytanie. Coś się zajedni? Jesteśmy z Czerwonego Krzyża. Nic z tego! Już raz składkę daliśmy. Kandydat do pracy w nowojorskiej policji, młody Szkot, zostaje poddany egzaminowi. Co by pan zrobił, gdyby miał pan rozpędzić tłum? Nie wiem, jak postępuje się w United States, ale u nas w Szkocji po prostu zdjąłbym czapkę z głowy i udawałbym, że kwestuję. Pokaż mi zdjęcie swoich bliźniaków. Proszę. Ale na tym zdjęciu jest tylko jeden chłopiec. No tak, ale drugi jest do niego absolutnie podobny. Robienie dwóch zdjęć to jest rozrzutność. Dwaj chłopcy stoją nad brzegiem i obserwują zbliżający się do portu statek. To szkocki statek.
A? Skąd wiesz? Bo nie leci za nim żadna mewa. Wyobraź sobie, żono, że wreszcie po 30 latach odezwał się mój brat, który mieszka w Australii. Wreszcie do mnie napisał. Gdzie masz list? Niestety został na poczcie, bo brat nie przykleił znaczka, więc musiałbym dopłacić. W Edynburgu uległ wypadkowi francuski turysta. Natychmiast przeprowadzono transfuzję krwi. Francuz hojnie wynagrodził wszystkich lekarzy, którzy mu pomogli. Ale na drugi dzień okazało się, że konieczna jest następna transfuzja. Francuz uhonorował lekarzy sumą o połowę mniejszą od poprzedniej. Po trzeciej transfuzji żaden z lekarzy nie otrzymał już ani pensa. W żyłach Francuza płynęła już tylko szkocka krew. Pewnego Szkota odwiedza przyjaciel. W porze obiadowej gość postanowił się pożegnać, aby nie krępować gospodarza. Ależ zostań, proszę cię, nalega pan domu. My szybko zjemy, ty tymczasem coś możesz poczytać. Mackenzie zdecydował się jeden, jedyny raz w życiu skorzystać z taksówki. Nagle w czasie jazdy kierowca krzyknął: jesteśmy zgubieni, przed nami przepaść, a mnie popsuły się wszystkie hamulce. To straszne. Wyłącz pan przynajmniej licznik. Pewna Szkotka obchodziła jednocześnie i urodziny, i imieniny. Mąż składa jej życzenia i wręcza prezent. Zgodnie z tradycją zrobiłem ci dwa prezenty. Tym razem kupiłem ci parę rękawiczek. A więc jednak żenisz się. Przecież miałeś zerwać z narzeczoną. Miałem, ale ona tak przytyła, że nie może zdjąć z palca pierścionka zaręczynowego. Pewien szkocki właściciel ogromnego sadu posłał królowej Elżbiecie kosz pięknych, dorodnych jabłek. Po kilku dniach listonosz przyniósł z kancelarii królowej list z podziękowaniem. Szkot rzucił okiem na list i zawołał: a gdzie kosz? Najmądrzejsza maksyma szkocka. Nawet płacąc dobrym słowem, nie zapomnij wziąć reszty. Policjant zatrzymuje dwóch pijanych, rozrabiających Szkotów. A gdzie jest ten trzeci? Jaki trzeci? Ten, co stawiał wam whisky. W szkockiej szkole nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi lekcje z koszykówki. Po zajęciach, chcąc sprawdzić wiadomości swoich uczniów, pyta: o czym pamiętamy w czasie meczu? Żeby krótko kryć przeciwnika. O czym jeszcze? Żeby z pola widzenia nie tracić piłki. Bardzo dobrze, a dlaczego? Bo piłka kosztuje 20 funtów. Szkot wygrał w automacie mnóstwo pieniędzy. Kiedy właściciel lokalu wypłaca mu należność, Szkot papierowe pieniądze chowa natychmiast, a monety próbuje zębami. Nie sądzi pan chyba, że daje panu fałszywe pieniądze? Ależ nie, patrzę tylko, czy są wśród nich te, które ja wrzuciłem. Szkot przyjmuje przyjaciela śniadaniem i między innymi podaje mu małą porcyjkę miodu. Przyjaciel woła zdziwionym: co u licha, MacGregor? Widzę, że kupiłeś sobie pszczółkę. Przepraszam, ile kosztuje ta koszula? 30 szylingów. Strasznie drogo. Niech będzie 20 szylingów. Za drogo. 15 szylingów. Jeszcze za drogo. To niech ją pan zabierze sobie za darmo.
takim razie poproszę dwie. Spotykają się dwaj Szkoci. Czy mógłbyś mi pożyczyć jednego funta? Niestety, mój drogi, nie mam przy sobie tyle pieniędzy. A w domu? Dziękuję, wszyscy zdrowi. Szkot postanowił naprawić drzwi w swoim domu. Przygotował deski i posłał syna, aby pożyczył struga. Po chwili chłopiec wraca z pustymi rękami. Sąsiad powiedział, że nie pożyczy struga. A to cham. Idź do komórki, przynieś nasz własny strug. Szkot w sklepie papierniczym. Czy sprzedajecie tu karty do gry? Tak, proszę pana. Poproszę troflową siódemkę. Jak to miło, że wpadł pan na pogawędkę. Szklaneczkę herbatki czy kieliszeczek koniaczku? Może być szklaneczka koniaku. Szkot przychodzi do domu w nowym kapeluszu tak wielkim, że mu spadł na oczy. Dlaczego nie kupiłeś mniejszego? Bo ten duży kosztował tyle samo, co mniejszy. Pewien stary milioner zmarł i cały swój majątek przekazał trzem mężczyznom, stawiając przy tym jeden tylko warunek. Każdy z nich musi wrzucić do jego grobu po 5 funtów. Anglik włożył do trumny 5 funtów w jednym banknocie. Irlandczyk 5 funtów drobnymi, a Szkot położył czek na 15 funtów, a te 10, które ofiarowali jego poprzednicy, zabrał jako resztę. Szkocki pastor do wiernych. O ile mi wiadomo, aniołowie pańscy dawno już przeszli na zamki błyskawiczne. I stąd prośba do was, dobre dusze, aby nie wyrzucać guzików do parafialnej skarbonki. Rozmawiają dwaj piłkarze. Najbardziej lubię mecze rozgrywane w Szkocji. Dlaczego? Niczego się nie rzuca na boisko. Czy chciałabyś, miła, przejechać się ogromnym samochodem wyposażonym we wspaniały, mocny silnik? Oczywiście, kochanie. Doskonale się składa. Zaraz będzie przystanek autobusowy. Szkot dopisuje do listu postscriptum. Przepraszam, że wysyłam ten list bez znaczka, ale zapomniałem nalepić go przed wrzuceniem do skrzynki. Ile kosztuje strzyżenie? 5 pensów. A golenie? 2 pensy. Wobec tego proszę ogolić mi głowę. Panie kelner, ile kosztuje porcja duszonej wątróbki? 10 pensów. A ile kosztuje chleb i sos do wątróbki? Chleb i sos podajemy bezpłatnie. To proszę mi podać kromkę chleba i porcję sosu. Szkot kupuje teczkę. Ekspedientka. Czy zapakować? Nie, ale proszę włożyć do środka papier i sznurek. Dlaczego podczas takiego mrozu nie nosisz nauszników? Nie noszę ich od ostatniego wypadku. Któregoś dnia, gdy miałem nauszniki, Mac Pearson zapytał mnie, czy nie napiłbym się z nim whisky, a ja go nie słyszałem. Jaka jest różnica między Szkotem a Anglikiem, którzy nagle wyłysieli? Zasadnicza. Anglik kupi perukę i cylinder, a Szkot sprzeda grzebień. W czasie ostrej zimy
Pewnego mieszkańca Szkocji odwiedza stary znajomy. Szkoda, że mnie nie uprzedziłeś. Napaliłbym na dwie osoby. Dziecko złamało rękę w szpitalu. Tata stoi przy lekarzu, który przygotowuje się do zabiegu. Doktor, nie chcąc sprawić dziecku bólu, sięga po nożyczki, by rozciąć rękę w koszuli. Szkot, widząc to, szepcze mu do ucha. Wzdłuż szwu, panie doktorze. Słyszałeś, Mac? Podobno benzyna ma zdrożyć. Czemu się tym przejmujesz? Przecież nie masz samochodu. Ale mam zapalniczkę. Szkot słucha mszy przez radio. W pewnym momencie uśmiecha się zadowolony i mówi do małżonki. Wyobraź sobie, że tam zbierają na tace. Szkot przechadza się z żoną koło baru, z którego dolatuje smakowita woń pieczonej kiełbasy. Czujesz, jak wspaniale pachnie. Domyślam się, że jeszcze raz chciałabyś przejść tam i z powrotem. Na zabawie pewien młody Szkot poderwał dziewczynę. Tańczy z nią długo, a gdy orkiestra milknie, pyta: a może teraz chciałaby pani coś dla ochłody? Z przyjemnością. To może otworzę okno. Szkot idzie z wizytą do sąsiada i zostaje go przy zeskrobywaniu farby ze ścian i pakowaniu jej do pudełka. Co ty wyprawiasz? Będziesz malował dom? Nie, przeprowadzam się. Pewien mieszkaniec Glasgow zauważa w parku nowe obwieszczenie. Nie chodź po trawnikach. Zadeptanie grozi grzywna w wysokości 1 szylinga. Podszedł do policjanta i pytał: dlaczego kara została obniżona? Przecież przedtem było 3 szylingi. Musieliśmy obniżyć. Za 3 szylingi nikt nie chciał chodzić po trawnikach. Po latach bezdzietne małżeństwo szkockie zapragnęło adoptować dziecko. W sierocińcu przyszła matka, zwróciła uwagę na ślicznego chłopczyka. Aleś, kochanie, nie zapominaj, że ten kapelusik, który wygraliśmy na loterii fantowej, jest dla dziewczynki. Szkot, któremu się powiodło, kupił sobie piękny pałac i z dumą oprowadza przyjaciół po komnatach. A tu jest sala jadalna, w której mogłoby, nie daj Boże, ucztować 60 osób. Postanowiliśmy z paroma kolegami założyć ligę przeciwników dawania napiwków. Czy chciałby pan do nas dołączyć? Naturalnie. To świetnie. Składka wynosi 1 szylinga rocznie. Co takiego? O nie, mój drogi. Wolę już dawać napiwki. W szpitalu na stole operacyjnym Szkot przed zaśnięciem wyciąga portfel. Niech pan teraz się nie fatyguje. Ureguluje pan po operacji. Ja tylko przeliczam. Szkocka rodzina wita nowy rok. Czy nie została ta buteleczka szampana z ubiegłego Sylwestra? Jakże jest. Na przyszły rok będzie jak znalazł. Do Szkota przybył z wizytą Szkot. Coraz ciemniej na dworze, a gospodarz nie zapala światła. Nie jest nam potrzebne światło. Przecież dobrze się słyszymy i rozumiemy. Kiedy na pożegnanie gospodarz zdecydował się zapalić światło, gość zawołał: poczekaj, nie zapalaj.
Gdy się ściemniło, zdjąłem spodnie, żeby się nie wycierały. W parku rozmawia dwóch Szkotów. Wiesz, chciałbym mieć tyle pieniędzy, ile jest liści na drzewie. A podzieliłbyś się wtedy ze mną tymi pieniędzmi? Po co mam się z tobą dzielić? Weź sobie drugie drzewo. Przewodnik prowadzi wycieczkę po podziemiach zamku. W jednej z piwnic pokazuje szkielety ludzkie. Skąd oni się tutaj wzięli? Ze skąpca, proszę pani. Żałowali na przewodnika. Wiadomość z gazety szkockiej. Mac Tewish i Mac Merck założyli się o butelkę whisky. Który z nich dłużej potrafi wstrzymać oddech? We wtorek odbędzie się pogrzeb obu. Pewien straszny skąpiec pyta innego strasznego skąpca. Cóż to, pański syn już nie uczy się zawodu sprzedawcy w pańskim sklepie? Wie pan, nie mogę sobie dać z nim rady przez tę dziedziczność. Co komu wydaje resztę, to płacze. W każdym pokoju jednego z hoteli szkockich wisi kartka tej treści. Uprasza się o niedotykanie urządzeń elektrycznych mokrymi rękami przed opłaceniem rachunku. Dziękujemy. Nauczyciel na lekcji chemii wyjmuje z kieszeni 10-pensową monetę i pyta: McKinley, powiedz mi, czy ta moneta rozpuści się, gdy wrzucę ją do kwasu azotowego? Nie. Dlaczego? Bo gdyby się miała rozpuścić, nigdy by jej pan tam nie wrzucił. Lekarz mówi do Szkota podczas badania. Przecież pan ma w lewym uchu małą monetę. Wiem. No to dlaczego nie poddał się pan operacji? Bo dotychczas nie potrzebowałem tych pieniędzy. Najbardziej skąpy z wszystkich Szkotów właściciel restauracji pewnego dnia wyrzucił z pracy jedną z kelnerek. Dlaczego cię zwolnił? Bo nie chciałam prać papierowych serwetek. Dwóch Szkotów narzeka na coraz to rosnące koszty utrzymania. Coraz ciężej żyć. Masz rację. Dzięki Bogu, że mam genialną żonę. Za każdym razem, gdy zmienia wodę w akwarium, jemy zupę rybną. Pewien Szkot był tak skąpy, że wracając w nocy do domu, dzwonił do drzwi sąsiadów, aby nie używać własnego dzwonka. Trzymasz się za policzek? Co się stało? Byłem u dentysty i dałem sobie wyrwać dwa zęby. Wczoraj mówiłeś, że boli cię tylko jeden. Tak, ale dentysta nie miał wydać reszty. Mr. Brown, czy mógłby pan dać nam jakąś ofiarę? A dla kogo są te pieniądze? Dla Boga. A ile ty masz lat, dziecino? 19. No widzisz, a ja już mam 85. I na pewno wcześniej niż ty zobaczysz się z Bogiem. Tak więc oddam mu sam te pieniądze. Na dworcu w Glasgow. Numerowy, czy moje bagaże są już w przedziale? Tak, proszę pana. A czy przypadkiem czegoś nie zapomniałem? Tak, proszę pana, zapłacić. W niedzielę przed południem w kawiarni młodzieżowej w Edynburgu dwaj Szkoci obserwują siedzące przy stoliku dziewczyny. Popatrz, ta rudowłosa, jaka prześliczna. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Jej przyjaciółka też niczego sobie. Podrywamy je. Zaczekaj chwilę, zobaczymy, czy zapłaciły swoje rachunki.
Ach, witaj, MacArthur. Cieszę się, że cię widzę. Pożycz mi 5 funtów. Od kogo? Przecież wiesz, że ja tu nikogo nie znam. Mam okropnie lekkomyślną żonę. Rano prosi mnie o pieniądze, w południe prosi o pieniądze, wieczorem prosi o to samo. Niemożliwe. To co ona z nimi robi? Nie mam pojęcia. Tym bardziej, że nigdy jej nie daję. Już od dawna marzyłam o rowerze. Ciągle mówiłam mężowi, że to bardzo zdrowe kręcić pedałami na świeżym powietrzu. I co, spełnił twoje życzenie? Częściowo. Przeniósł mi maszynę do szycia na balkon. Scott z żoną chciał polecieć samolotem z Glasgow do Londynu. Usłyszawszy cenę biletu 5 funtów, postanowił zrezygnować z podróży, jednak na lotnisku dostrzegł małą awionetkę. Zapytał pilota: leci pan może do Londynu? Tak. Mógłby nas pan zabrać? Chętnie. A ile to będzie kosztowało? Nic, ale pod warunkiem, że w czasie lotu nie odezwą się państwo ani słowem. W przeciwnym razie zapłaci pan 5 funtów od osoby. Scott oczywiście się zgodził. Podczas lotu pilot wyczyniał karkołomne akrobacje, pętle, korkociągi, beczki. Ale w kabinie panowała niezmącona cisza. Po wylądowaniu w Londynie pilot zwraca się do bladego jak ściana Scotta. No, gratuluję panu. Byłem pewien, że jednak dostanę te 10 funtów. A wie pan, był taki moment, że chciałem krzyknąć. Ciekaw jestem, kiedy? Kiedy wyleciała moja żona. Pewien Scott chciał się nauczyć jeździć konno. Udał się więc do szkoły jeździeckiej, gdzie zademonstrowano mu tuzin różnych wierzchowców, ale żaden nie przypadł Scottowi do gustu. Nie macie innych koni? To są jakieś krótkie. Krótkie? O, widzi pan, nas jest 5. Pewien Scott wniósł podanie do magistratu, domagając się obniżenia o połowę opłaty za abonament radiowy. Jako uzasadnienie podał: jestem głuchy na jedno ucho. Do biura Towarzystwa Asekuracyjnego w Londynie zgłasza się Scott. Chciałbym ubezpieczyć się od ognia, ale zapłacę tylko połowę stawki, bo mój dom jest bardzo wilgotny. Przez ścianę mieszkają ze sobą 2 rodziny. Pani Murdoch, bardzo zdenerwowana, puka do drzwi sąsiadki. Jak pani mogła wyłączyć adapter? Przecież zaprosiłam znajomych na wieczorek taneczny. Do przedziału 1. klasy wsiada Scott z biletem do 3. Konduktor żąda dopłaty, pasażer odmawia. Rozzłoszczony konduktor bierze jego walizkę, otwiera drzwi i wyrzuca ją na tor. Jak pan może to robić? Nie dość, że żąda pan ode mnie pieniędzy, to jeszcze na tor wyrzuca pan mojego syna? Dlaczego ty ciągle mówisz mój telewizor, moje mieszkanie, mój samochód? Przecież jesteśmy małżeństwem i wszystko jest wspólne. Zaraz, czego ty tam szukasz w szafie? Naszych kolesonów. Pewnemu Scottowi przyśniło się, że znalazł się w niebie i już w bramie wdał się w rozmowę ze świętym Piotrem. Co dla ciebie, Piotrze, oznacza 100 lat? W stosunku do wieczności to zaledwie sekunda, mój synu. A czym dla ciebie, Piotrze, jest 1000 funtów? Zaledwie 1 funt. A mógłbyś mi dać 1 funta, Piotrze? Oczywiście, chłopcze, ale poczekaj.
sekundę. Na tym kończymy, bo czas to pieniądz, a taśma kosztuje.